Swojej hodowczynie. Tutaj zbudowałem gołębnik. Tutaj jest na przykład 180 regałów na 180 gołębi. Regały są zrobione tak, no bez szuflady są będą tutaj, no bo tutaj, żeby ten. Jest tutaj zrobione, dobrze było dobra wentylacja. No i tutaj jest zrobione podłoga z plastiku, żeby ten kał spadawał, że jest wysoko podniesione, żeby ten pył się i ten kurz nie unosił się. No i tutaj przewiduję, że jakieś będzie 150 gołębi, nie więcej, żeby nie było przepełnienia. No i co jeszcze? No jest, gołębnik jest zbudowany na cztery takie przedziały będą i z wojlerką, tak? Znaczy tu wentylacja jest zrobiona dwupoziomowa, bo tak, tu jest pierwszy wlot, żeby te gąbki, tak, tu będzie, jak będzie za mało powietrza latem, będzie to otwierane. Tak będzie zamknięte, żeby nie było przeciągów. Będzie cała wentylacja jest przednia tutaj, żeby powietrze wpadało przez wlot, i unosiło się do góry, żeby nie szło na gołębnik, tak? A to będzie, jak będzie za gorąco, no to wtedy będzie regulowane jeszcze tym, żeby to wszystko funkcjonowało, żeby było dobra atmosfera gołębnika. No i przede wszystkim gołębnik jest na biało zrobiony, żeby było widno dla gołębi, tak? Żeby są cele porobione na biało, żeby tak było higienicznie. Tak, lotów konkursowych będzie 5. Pierwszy lot będzie tam z miejsca, tam około 120 km. No i tam następny będzie też tam 150, 200, tam jest około 200, no i finał będzie, znaczy tam jeszcze będzie 200, 300 chyba 50, czy tam 340 dokładnie. I ostatni lot finałowy będzie 400, około 400, 400 tam może 10 km. Czy loty treningowe też będą, przewiduję tam gdzieś około, nie wiem, tam jest napisane w regulaminie tam jest 5-6 lotów, ale myślę, że będzie więcej, tak, no bo to wiem z doświadczenia, że to gołębie młode potrzebują dużo, żeby to funkcjonowało dobrze. Co, gołębnik jest postawiony nowy, dopiero postawiony jest właśnie nowy gołębnik. Będzie wwożony własnym transportem, że tak powiem, mam własną kabinkę. Kabinka jest przeznaczona na jakieś 1800 gołębi, żeby tam zrobić więcej, bo tam gołębi będzie akurat 600 w gołębniku, ale żeby, ze względu, żeby tam nie było ciasno, żeby te gołębie się nie dziobały, to zrobiłem większą kabinkę i będzie własnym transportem wwożone i żeby nie, no żeby było luźno w gołębniku, żeby nie było za ciasno w kabince, tak? Mój gołębnik jest też, będzie brał udział do Mistrzostwa Polski na wspólnych gołębnikach, do tam ORL.pl. I co? Będą loty, no lotów drużynowych nie będzie, będą tylko brały loty drużynowe, będą brane do Mistrzostwa Polski, ale nie będą indywidualne loty konkursowe i będzie i AS jeden będzie, tak? I z każdego lotu będzie tam, jakieś tam nagrody są do, od pierwszego lotu do finału, tak? Są nagrody. Tu będą jeszcze wloty, będą tutaj górą, będzie połowę wloty będą, trochę będzie za takie świetliki porobione. I tutaj jeszcze będą dźwiczki, z jednej strony będą ażurowe, a z drugiej strony będą speksy, żeby nie wiało do gołębnika, tak? I tam będą, w wojlerach będą dźwiczki z siatki rozsuwane. Gołębnika WG Poczno. Zapraszam do pierwszej edycji wspólnej gołębnika i zachęcam do udziału w realizacji. Czyli toast za wspólny gołębnik WG Poczno i za Rafała, żeby sezon 2022 był udany i kolejny z... I kolejny, żeby był. Kolejny sezon był udany. Jesteśmy tu na otwarciu wspólnego gołębnika Opoczno u Rafała Kucharskiego, całego naszego przedstawiciela tego gołębnika. Chcieliśmy wam przedstawić
całą tą organizację tego gołębnika, jak to powstało, jak Rafał to wszystko zorganizował. Chcieliśmy wam przedstawić też, pokazać tutaj, znaczy pokazać, bardziej przedstawić od strony kolegów technicznej Rafała, żeby przedstawili osobowość Rafała, bo tutaj jest dużo takich hodowców, którzy się znają i wiedzą najwięcej na temat samej osoby Rafała i Rafał później też przedstawi fajnie swój pomysł, swój projekt i to wszystko, jak to będzie przebiegać w 2022 roku. Z mojej strony chcę tylko dodać tyle, że Rafał też weszedł tu w udział do tego naszego Mistrzostwa Polski, że gołębnik Rafała będzie uczestniczył w rywalizacji do All Air Poland. Jego uczestnicy, gołębie, będą brane wyniki do tych mistrzostw. Mistrzostwa będą się składały z kilku gołębników, będą do wyłonienia najlepszego hodowcę ze zdolnością, może źle to określiłem, ze zdolnością, hodowcę z materiałem, jaki ma na gołębniku. Może więcej teraz przekażę tutaj materiał do kolegów, żeby koledzy powiedzieli coś więcej na temat Rafała, na temat jego osoby, żeby go przedstawili, bo żeby się Rafał mógł fajnie zaprezentować pod względem swojej osoby. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Nazywam się Marek Statkiewicz. Jestem prezesem oddziału Opoczno drugą kadencję. Od kilkudziesięciu lat działam w samorządzie gminnym Opoczno. Dla mnie jest to bardzo miła chwila, kiedy powstał wspólny gołębnik Opoczno. Promujemy nasze miasto, nasz powiat opoczyński. Rafał jest hodowcą od kilku lat, ale w zeszłym roku zdobył piękny wynik w gołębiach młodych. Jestem zaskoczony jego działaniem i opowiem historię, która mnie bardzo zdziwiła. W ostatnim locie, który nie był do końca jeszcze przewidziany i pewny, Rafał miał wyjazd rodzinny zaplanowany i wiadomo, że jeszcze losy lotu nie były znane. Okazało się, że w środę była podjęta decyzja, że ten lot ostatni, czwarty, odbędzie się. Rafał, będąc poza domem, gołębiami opiekowała się bodajże mama, czy to teściowa. Były tylko karmione i to wiadomo, jak to osoba, która nie jest związana z gołębiami, robi to w najprostszy sposób. Rafał, gdy się dowiedział, że ten lot się odbędzie, wrócił natychmiast, bodajże to był czwartek czy piątek wieczorem, zakoszował te gołębie. Chcę nadmienić tylko, że właśnie po tym trzecim locie był na podium, no i chciał w jakiś sposób jeszcze utrzymać to podium. Udało się, zdobył tego mistrza, 5 z 50. Gratuluję, bo jest to wynik bardzo dobry, z tego względu, że oddział Opoczno liczy około 140 hodowców. Loty mamy ciężkie, z tego względu, że jesteśmy w centralnej Polsce. Nas jako tutaj oddziału Okręgu Piotrków cieszy, że taki gołębnik powstał, z tego względu, że mamy możliwość sprawdzić nasze gołębie z gołębiami z różnych rejonów Polski. Uważamy, że nasz teren jest typowo ciężkim terenem, gdyż dochodzi do częstych ścinek gołębi, czy w lotach gołębi dorosłych, czy w lotach gołębi młodych. Dlatego fajnie, że mamy możliwość sprawdzenia i naszych gołębi, ale również mogą się wykazać hodowcy z różnych kierunków Polski, zobaczyć, na czym polega lotowanie w centralnej Polsce. Ja osobiście też korzystam z tego, że to jest blisko, wspólny gołębnik, zapisałem drużynę, chcę się zabawić, chcę sprawdzić swoje gołębie, jak wypadają na tle innych czołowych hodowców Polski. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich hodowców i hodowczynie. Nazywam się Jacek Świąder, lotuję w oddziale Opoczno, w sekcji Opoczno. Lotuję już ładnych paręnaście lat. Moje wyniki na przestrzeni tych lat kształtowały się różnie, ostatnio raczej lepiej. Generalnie odnośnie WG Opoczno, z Rafałem znam się już tutaj też kilka lat i podoba mi się jego podejście do sprawy. Także Rafał, jeśli za coś się bierze, bierze się konkretnie, rzeczowo i profesjonalnie. Świadczą o tym jego wyniki i to, że
podjął decyzję o zorganizowaniu WGO Opoczno, zakupił już kabinę, gołębnik jest na ukończeniu, podjął współpracę z ludźmi i teraz poprosił mnie o to, żebym mu pomógł w pracach i organizacji tego gołębnika. Także myślę, że Rafał jest na tyle odpowiedzialny, że razem we dwóch i jeszcze z innymi osobami damy radę to pociągnąć. Ja ze swojej strony muszę powiedzieć, że kolega Jacek Świąder jest utytułowanym mistrzem i w oddziele, i w okręgu zdobywał wysokie noty, więc jego doświadczenie na pewno będzie sprzyjać temu gołębnikowi. Dlatego szczerze, jeszcze raz, wszystkich chętnych, którzy chcą sprawdzić swoje możliwości, swoje gołębie wyczynowe, zapraszamy na WGO Opoczno. Witamy wszystkich kolegów, hodowców, koleżanki hodowczynie. W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się u kolegi Rafała, który organizuje wspólny gołębnik Opoczno. Bardzo chcieliśmy tu mu podziękować z tego miejsca, że nas zaprosił, mnie i kolegę Adriana. W ogóle fajnie tutaj wszystko widzę zorganizowane, atmosfera fajna, goście super, można pogadać. Cieszę się, że mogłem tutaj dzisiaj być z kolegami wszystkimi. No i cóż, no, życzę powodzenia Rafałowi. Myślę, że podejście fajne ma. Chłopak ma dużo zapału, ale widzę, że wszystko traktuje z dystansem, nie idzie w dużej ilości. Gołębniczek ładnie przygotował wszystko i myślę, że dobrze się zabiera. Tak. Wspominały mi się czasy, kiedy ja też właśnie organizowałem pierwszą edycję wspólnego gołębnika. Też właśnie podobne miałem podejście właśnie jak tu kolega Rafał, także myślę, że wszystko jest na dobrej drodze. Życzę mu powodzenia. No i trzymię kciuki, obstawiam, że to fajnie wyjdzie. I zapraszam też hodowców, którzy chcieliby tutaj spróbować sił na tym terenie. Ja też obiecuję, że oddam drużynkę, także że można się będzie zmierzyć ze mną. Myślę, że całkiem fajnie się to wszystko zapowiada. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiamy wszystkich. Witam wszystkich hodowców. W ubiegłym sezonie brałem udział na wspólnych gołębnikach u kolegi Janka Bochęczaka, jak i Tomasza Madeja. W tym roku pojawił się nowy gołębnik u Rafała. Myślę, że to jest szansa dla mnie, bo to będzie nasz teren i większe możliwości. Także zachęcam wszystkich zarówno z tego terenu, jak i z całej Polski do udziału w tym wspólnym gołębniku. W ubiegłym sezonie udało mi się wylatać dobre osiągnięcie mojego gołębia. Mój gołąbek był piąty na dużą ilość gołębi u Janka, także w dniu dzisiejszym dodać, dostałem dyplom. Dwie sztuki uczestniczyły i poradziły sobie, nie? Oczywiście. Po finale, także, co prawda, także u Rafała, jeśli wystąpi drużyna, no to może być bomba.